w drodze do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Była tam taka grupa trzech panów w dresach z ogolonymi głowami i popatrzyłem się w sumie w ich kierunku i podchodząc, po prostu nic nie mówiąc, mnie uderzył z głowy w wargę, od razu zaczęła mi krwawić, później od razu trzeci się na mnie rzucił. I straciłem nieprzytomność i leżałem na ziemi, a oni mnie tam kopali. Wszyscy się odwracali, a jednak pan Radek jako jedyny mi pomógł i mnie uratował. Właśnie był w drodze, żeby poćwiczyć na basenie, bo chciał starać się dostać do specjalnej jednostki policyjnej. No niestety to jego marzenie po tym wydarzeniu no już nie mógł go zrealizować i chciałbym, żeby w końcu ktoś to zauważył, że co pan Radek dla mnie zrobił i żeby pokazać, że nie może tak być, że ktoś to ratuje drugiego człowieka i naraża własne zdrowie, żeby tylko się na tym traci.